Artur poprosił mnie, żeby podzielił się z wami, jak ja rozumiem prawdę i jaką ona zajmuje w ogóle miejsce też w moim życiu. W ogóle bardzo się cieszę, że mogę o tym mówić. Uważam, że to jest w ogóle bardzo ważny temat. Słuchajcie, ja gdzie się nie obrócę, gdzie nie spojrzę, tam widzę jakąś definicję prawdy. Definicję prawdy mają naukowcy. Jeśli coś wynika z jakiegoś doświadczenia, jeśli coś jest empirycznie udowodnione. Swoją definicję prawdy mają humaniści. Oni też są nimi przeciągnięci. Cały świat widzialny ma swoje definicje prawdy. I ja, zanim ja się nawróciłem, ja w ogóle uważałem siebie, że ja jestem cały czas człowiekiem prawdy. I zanim ja spotkałem Jezusa, wiecie, jak miałem taką sytuację, która bardzo mocno rozszerzyła w ogóle moją głowę. Bo zanim spotkałem, miałem mieć operację kolana. Miałem chore kolano, półtora roku w ogóle chodziłem z tym kolanem. Nie chciałem odwlekać tą operację. Później spotkałem Jezusa. Bardzo szybko zacząłem po prostu pragnąć Go i łaknąć. I doszło w mojej głowie do pewnego zderzenia. Posłuchałem pewnego nauczania, że w ranach i sińcach Jezusa jest moje uzdrowienie. Dla mnie wtedy brzmiało to w ogóle abstrakcyjnie. Wiedziałem jedno, że ja w ogóle teraz już chcę być tak czysty i święty, że będę tylko człowiekiem prawdy. Tylko prawdy. No ale usłyszałem tam dalej, że mam ogłaszać, że moja noga jest zdrowa. Wiecie, miałem ogromny z tym problem. Bo ja sobie usiadłem i mówię, Boże, ja nie chcę kłamać. W ogóle boli mnie noga. Nie mogę chodzić. W ogóle i tak mówię tylko 40% tego, jak mnie boli w ogóle. I jak mam teraz stać i mówić, że mnie nie boli noga? Przecież to kłamca będę. To ja przyjdę do ciebie i tak to wygląda. Słuchajcie, ale w tym samym czasie ja podjąłem decyzję, bo ja już zrozumiałem, że jak jest te słowa Jezusa, że ja jestem prawda. Czyli ja rozumiałem, że jeśli ja nie znam Jezusa, to ja nie znam prawdy. Ja nie znam prawdy. I ja, wiecie, zawołałem wtedy, ja chciałem, żeby prawda zaczęła we mnie pracować. I właśnie od tego momentu, jakby Duch Święty zaczął mi pokazywać, że jest coś więcej niż ten świat widzialny. On mnie wtedy skonfrontował, jakby ja zacząłem dopiero wchodzić i rozumieć te rzeczy. Ale mówię o tym dlatego, że tak naprawdę wszędzie spotkamy jakąś definicję prawdy. Nawet człowiek, który miał istotny udział w przeprowadzaniu mnie do Jezusa, wskutek jakiejś okoliczności swojego życia, doszedł też do wniosku, że powiedział mi, że tak najważniejsze jest, żeby być dobrym. To też jest jakaś prawda, ale humanizmu. Wiecie, teraz powiem wam taką bardzo duchową rzecz, jaką pojąłem, żyjąc Bogiem w tym moim czasie, że tak naprawdę jest prawda, a wszystko inne to gówno prawda. Bardzo ważne, bo w ogóle uważam, że ten pierwszy punkt jest kluczowy, żebyśmy w ogóle byli w stanie namierzyć, co w ogóle jest prawdą. Bo takich sloganów wokół prawda, 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 ludzie, prawda, jest kupa, tak? Ale co jest prawdą? Do tego, żeby poznać, co jest prawdą, my musimy realnie zagłębiać się w ogóle w życie Jezusa, w to, co On robił, w co On mówił, czytać Słowo, przyjmować objawienia, przyjmować rema do naszego życia. Musimy tym żyć, bo to jest prawda. Wszystko inne to jest ściema, czasami pięknie opakowana w religii. Więc uważam, że to jest, jakby dla mnie to jest kluczowe, czyli ja chcę ustalić, co tą prawdą jest. Dwa, punkt drugi, to jest tak naprawdę praca z prawdą, tak? Praca, która nie zawsze jest łatwa dla naszej duszy. I podzielę się z wami może tak króciutko kilkoma historiami. Kiedy ja nawróciłem się i zacząłem tak analizować swoje życie, swoje miejsce, akurat w moim życiu zawodowym w firmie było tak, że dużo się działo i powiem pokrótce, miałem świadomość tego, że jestem ogrywany na jakimś tam odcinku. Że jestem ogrywany, natomiast ku mojemu wczesnemu zdziwieniu praca z prawdą nie polegała na tym, że Duch Święty przychodził do mnie i pokazywał, jak to inni co tam robią. Tylko wiecie, ja siedziałem, ja w ogóle zobaczyłem, kim ja jestem. Że ja do tej pory, pomimo że byście zapytali większość osób, która ze mną współpracowała, to byłem bardzo lubianą, szanowaną osobą, którą tak postrzegało się jako bardzo uczciwego człowieka.
A ja zobaczyłem, wiecie, miałem takie obrazy, w ogóle zastanawiam się, jak wygląda sąd, bo ja widziałem wiele sytuacji z mojego życia tam i wiedziałem, jakim jestem tchórzem, jakim jestem kłamcą. Wszystkie rozmowy, które zmanipulowałem, wszystkie moje zaniechania i aktywności spowodowane z tego, że się bałem w ogóle, że zagarniałem do siebie, jakim jestem chciwcem. Ja w ogóle dowiedziałem się o sobie bardzo wielu rzeczy, których ja nie znałem. Ja wtedy postanowiłem, wiecie, w ogóle, ja wtedy zrozumiałem, że ja wielu rzeczy nie wiedziałem o sobie, ponieważ ja nie chciałem w ogóle też działać z prawdą. I bardzo łatwo jesteśmy w stanie postawić granice i w pewne zakamarki nie zaglądać. Ja często o tym mówię. Ja postanowiłem obdzierać siebie jak cebulkę i dojść w ogóle do jądra w moim życiu. Ja chcę znać w ogóle, ja chcę wiedzieć, kim ja jestem, znać swoje motywacje i widzieć jakieś elementy duszy, które wymagają jeszcze pracy. Więc wtedy ja w ogóle zobaczyłem, praca z prawdą spowodowała, że ja byłem w stanie zobaczyć, kim ja tak naprawdę jestem, a nie kim ja oszukuję siebie, że ja jestem, tak? Stawiając siebie gdzieś tam w kategorii ofiary. Wiecie, takich sytuacji było sporo, jak dowiedziałem się, że w ogóle Ewangelię się głosi na ulicach, tak? To od razu mi się przypomniały wszystkie proroctwa, które były do mnie wypowiedziane, które były dla mnie wygodne. Ty będziesz głosił do prawników, tak? No tak, no nie, ja się nie będę. Wiecie, w ogóle kombinowałem, tak? Jakby nasza dusza, jak się czegoś boi, i instynkty samozachowawcze, to się to kombinuje. Natomiast ja postanowiłem jakby iść do spodu. Ja zrozumiałem, że jeśli gdzieś pojawia się we mnie ten strach, tak? To, że on nie pochodzi od Boga i w ogóle uważam, że choć może nie każdy będzie głosił Ewangelię na ulicach, to każdy musi być do tego wolny, żeby móc ją głosić. Wiecie, takich sytuacji w ogóle, ja nawet teraz, miewam dużo, tak? Nie robię niczego, jak nie mam przekonania, ale od jakiegoś czasu, co do zasady, wszystkich na portalach społecznościowych, którzy próbują ze mnie kontaktu, a Facebook jest dla mnie takim narzędziem ewangelizacyjnym, zapraszam. Zapraszam, nie mam z tym wątpliwości czasami. Natomiast robię rzeczy z przekonania i jakby szukam mądrości. Jakiś czas temu dostałem zaproszenie, niedawno, od osoby, z którą próbowałem zrobić różnego rodzaju rzeczy biznesowe, ale nie wyszło, czasowo nie wyszło. I wiecie, i od razu tak potwierdzić, nie potwierdzić, tak? Bo z jednej strony przyjąłem sobie, że dla części osób, to ja chcę być tą osobą, która będzie im głosiła oko w oko, ale zaprosiłem prawdę do tego tematu. Przez kilka dni o tym zapomniałem. Zajęło to ponad tydzień. Okazało się w tym wypadku w ogóle, ale dałem, żeby ta prawda pracowała. To nie była mądrość, tylko lęk. Tak? Więc od razu ja działam tak, że jeśli definiuję lęk, to od razu działam mimo lęku. Oczywiście jakby potwierdzam i idę do przodu, tak? Bo w ogóle uważam, że ta praca z prawdą, która zawsze boli naszą duszę. Zawsze naszą boli, ale to tak naprawdę ona prowadzi nas do tego efektu końcowego, który jest jakby pełne wyswobodzenie. Mogę wam tutaj zaświadczyć, że w każdym temacie, w którym zacząłem się zmagać w niedoskonałościach swojej duszy z prawdą, odniosłem sukces i jestem w ogóle w tym temacie wolny. Jestem w tym temacie wolny. Słuchajcie, wiele takich punktów było, jeszcze pewnie sporo jest przede mną, ale postanowiłem je odkrywać. Ja na przykład nie potrafiłem nigdy powiedzieć przepraszam mojej żonie. W ogóle nie potrafiłem zrobić. Wiecie, jak ja przepraszałem? Jakby ktoś w ogóle kołek wbił, idziemy na spacer. To była w ogóle moja formuła. Nie potrafiłem, bo wydawało mi się, że to jest mądrość strategiczna, że ja w ogóle coś stracę. Dobrze jest w ogóle wiedzieć siebie. Ja w ogóle uwielbiam czytać słowo, w ogóle uwielbiam być z Bogiem pod tym kątem. Raz, kim ja jestem, jaka jest prawda o mnie z perspektywy dziecka Bożego, obietnic tego, jak widzimy, mnie uwielbiam, ale dwa, ja zadaję sobie pytania, kim ja tak naprawdę jestem. To był bardzo dla mnie ważny czas. Ja chciałem wiedzieć, kim ja jestem. Patrzyłem na swoje życie, przyglądałem się. A propos darów, talentów, powołania, moich pragnień, robię to cały czas. Chcę być świadomy w tym zakresie, jakby pozwalam prawdzie, aby mnie zmieniała. Pozwalam to i w ogóle jestem świadomy, powiem to jeszcze, że za każdym razem, kiedy moja dusza, jak słyszę, przychodzi prawda, a moja dusza mówi ale, to wiem, że to jest właśnie to realne zderzenie prawdy i jakiejś gównoprawdy, którą w tym momencie właśnie w mojej duszy była i którą chciałem przyjąć.
I chciałem was zachęcić tak naprawdę z całego serca, żebyśmy w ogóle otwierali się, żebyśmy nie chowali żadnych zakamarków. Udając sami przed sobą, że w ogóle da się to jakoś obejść. Nie wiem, jaki masz cel, jak chcesz przeżyć życie. Ja generalnie postanawiam się w ogóle obnażyć w tych słabościach. I to jest jeden z takich stałych moich kierunków modlitewnych, aby Duch Święty przekonywał mnie o tych błędach. Ja nie wiem, z jednymi poradzę sobie szybciej, z drugimi trudniej, bo jestem też świadomy mocy z krzyża, jestem świadomy łaski i decyzji, które podejmuję, ale z perspektywy rzeczy i prawdy, która już ze mnie zadziałała, mówię wam, że w ogóle w każdym temacie odniosłem sukces i w każdym temacie, gdzie było do konfrontacji prawdy i nieprawdy, zostałem wyswobodzony. Amen, przyjaciele. To są ważne rzeczy. Dlaczego? Dlatego, że my jesteśmy fanatykami prawdy. Wynika to z tego, że ja odkryłem w swoim życiu, że prawda jest naczelną siłą wszechświata. Naczelna siła wszechświata to jest prawda. Z niej dopiero wyrasta miłość. Rozumiecie? Ta miłość daje życie i tak dalej, i tak dalej. Bóg jest najpierw prawdą. Najpierw prawdą. I do Boga nie możemy podejść z innego punktu, tak? Tylko z punktu prawdy. Bo każdy inny punkt to będzie problem. To będzie coś połowicznego, coś, co będzie niepełne. Wyświetlmy numer konta.